Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, to jest 65. odcinek z serii Zagrajmy w Elex 2. Zanim zaczniemy robić kolejne zadanka, wrócimy się szybciutko po to, żeby zebrać brakujące fragmenty mapy. Pokażę wam dwa kolejne, bo 16. kawałek mapy jest na terenie, w którym jeszcze nie byłem, więc na razie musimy sobie to zostawić. Patrzcie, zwróćcie uwagę, ile rzeczy tutaj zostawiłem. Jak chodziłem tutaj na początku gry bez okularów. Także sporo rzeczy, a my, mordeczki, udajemy się tam na górę. Ja wcześniej jeszcze nie miałem takiego pojemnego plecaka, więc teraz będę mógł w stanie tam dolecieć, dlatego że mamy ulepszony maksymalnie jetpack. Zresztą już tam widać, że coś się tam znajduje. Także to jest pierwszy fragment, który przeoczyłem, znaczy przeoczyłem. Który mi brakuje. Proszę bardzo, to jest chyba fragment 8. Także ewentualnie jak już tu jesteśmy. To możemy sobie tutaj ewentualnie... O kurde, troll. Zatłuczemy drania. Chyba, że ona zatłucze. Kurde, zawsze... Zawsze muszę broń schować. Jeszcze na dodatek jestem sam. Dobra. Mamy to. Mamy to, dobra. Super. Mamy serce leśnego trolla. Nie wiem, czy ono... Czasem nam nie było potrzebne do tej miksturki. Do miksturki budowy. Dobra, i zaraz wrócimy się jeszcze... O, patrzcie, to potwory się do grespą, tutaj już byłem na 100%. Kurde, ale tu ile rzeczy tutaj zostawiłem. Te okulary jednak są świetne. Minusik tylko taki jest, że no nie mamy pancerza na głowie, więc de facto większe obrażenia otrzymujemy, ale tutaj... Tutaj żeśmy w ogóle grę zaczynali. To było nas tutaj zaczynaliśmy grę i nagrywaliśmy pierwszy odcinek. I tutaj chyba gdzieś była nasza chata, tak? Dobra, pokażę wam teraz, gdzie jest... gdzie jest kolejna mapka, kolejny fragment mapki. Dokładnie to jest... czekajcie... O, ten budynek. Dobrze, chyba dobrze idziemy, tak, w tym kierunku. I zaraz zaczniemy sobie oczywiście misję robić. Widzicie? O, proszę, tutaj mnie nie było. Przypominam, że nigdy nie widziałem jakiegoś sera w sprayu. Nie wiem, czy w ogóle takowy można... Oj, proszę, mamy kolejny fragment. Został nam jeszcze jeden fragment, 16, ale na razie go nie zdobędę, bo by wymagało udania się do terenów, w których nie byłem jeszcze. O, kaczuszka. Może mi się Dying Light 2 przypomniał, tam mieliśmy takie kaczuszki do zbierania. Słyszę potwory. No dobra, fajnie, że tutaj, znaczy niektóre roślinki nam te okulary wykrywa, a niektóre nie.
Ale to mniejsza z tym. O! Patrzcie tutaj. Zawsze coś można znaleźć. O, jest. Idzie tam. Drive wstrętny. Teraz go upolujemy. Chyba tak. Poza tym to mamy tak. 48 poziom, mamy 48 AP. Więc tutaj można by trochę zainwestować, ewentualnie spróbujemy, bo chciałbym tutaj tą, ten pancerz bić na trzeci poziom i pełną ochronę. Także tylko pytanie, czy my mamy jakieś fiolki, ewentualnie wiecie, możemy sami te fiolki stworzyć. O, punkt umiejętności, dobra, super. I tutaj mamy tak, gdzie są te recepty? Budowa, aha, serce górskiego trolla. A, widzicie, musimy znaleźć. W sumie to byłby dobry pomysł. A dobra, na razie to zostawmy. Co my tu mamy? Rozproszeni zwiadowcy. Wiecie co, może zaczniemy od zadania od towarzyszy, bo chyba jak to zrobimy, to rozpocznie się czwarty, ostatni akt. Od błękitu do fioletu. Kajak chce dowiedzieć się więcej o mrocznym eleksie. Bla, 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 bla. Może... Wiecie co, wróćmy się w ogóle do bastionu. Na pewno tutaj ktoś będzie chciał mi z nami rozmawiać i na pewno ktoś jakieś zadanie nam zleci i sobie zrobimy. Co ze starą fabryką chemiczną? Dowiedziałeś się czegoś? Miałeś rację. Jesteśmy szpiegowani. Główna S.I. Niebian uzyskała dostęp do naszych systemów i maszyn. Cholera! Oczywiście! I co teraz zrobimy? Zajmę się tym, a ty staraj się nie mówić o naszej strategii, kiedy w pobliżu są maszyny. Ale to prawie niewykonalne. Teraz przynajmniej orientujemy się, kto i jak nas podsłuchuje. Wykorzystajmy to. Zrobimy co w naszej mocy. Dobra, wiecie co, zobaczmy co to mnie, czego może mnie nauczyć. Aha, tu już wszystko mam u niego, dobra, okej. Okay. Muszę z tobą pomówić o siłach zbrojnych berserków. W czym problem? Jeśli chcemy obalić Niebian, trzeba zmobilizować więcej osób. Berserkowie powinni stać się koalicyjną frakcją szóstej siły. Proponuję zgromadzić w bastionie rozsiane kompanie berserków. Niezły pomysł. Ale wiesz, czym oni się zajmują, prawda? Walczą do końca przeciwko Niebianidom w przygranicznych regionach. Pomogę im. Dzięki temu zdołają przemieścić się gdzie indziej. Jeżeli ma nam się udać, należy sprowadzić tutaj nasze oddziały. Możesz spróbować nakłonić ich do współpracy, lecz nie będzie to łatwe. Nie wszyscy za tobą pójdą. Mimo to jestem w stanie zasugerować kilku potencjalnych kandydatów. Nawiąż kontakt z korpusem stacjonującym w pobliżu wschodniego Wszechserca w Tawarze. Oraz grupą na zachód od budynków z kopułami na północy Tawaru. To wspaniali weterani, sam się przekonasz. Dobra, to w zasadzie... Okej. Okay. Wyczerpaliśmy opcje dialogowe. Nyra ma chyba jeszcze dla nas zadanie, zdaje się. Okej, okay, ale na razie nie ma dla nas żadnego zadania. Zouza, o! Gdzie rezyduje ta twoja najlepsza kumpela? Wolę myśleć o niej jako o wkrótce martwej kumpeli. Chodź, zobaczymy, czy moje źródło się nie myliło. Kurczę, powiem wam, że chyba tych zadań dla towarzyszy chyba się nie da, kurde, wykonać. To tutaj. Szery mieszka podobno w jakimś chlewie pod fortem. Nic dziwnego. Szczury zawsze tak kończą. Dobra. Chciałbym te zadania dla towarzyszy wykonać wszystkie, ale... Ciekawe. W drogę, jestem tuż za tobą. No teraz w okularach tutaj wszystko będziemy widzieć, tak? Myślę, że podoba mi się to, co planujemy. Mnie też nie. No czekajcie, bo tu jest... Sherry. Wynoś się, nieczynne, wróć jutro.
Sherry? Co? Ja pierdolę. To ty, Zouza? A niech mnie wyglądasz chujowo. Co ty tu robisz? Przecież uciekłaś do groty z tymi pieprzonymi psycholami. Tak było, ale kurde, Sherry, co się stało? Trudno cię poznać. Że co, szmato? Pojawiasz się po tylu latach, żeby zmieszać mnie z błotem, gdy znalazłam się na dnie? Twoim zdaniem sobie to zaplanowałam? Ale odeszłaś, kobita ma figurę, co? Wal się, pizdo. To ty wystawiłaś mnie do wiatru, pamiętasz? A może zapomniałaś? Bo ja nie. Polowali na mnie wszyscy z tego jebanego fortu. Nie miałam wyboru, złotko. Sama rozumiesz. Twój braciszek rzuciłby mnie swoim szakalom na pożarcie, gdyby usłyszał, że zabiłam jego najlepszego człowieka. Dlaczego nie oszczędził chociaż ciebie? Przecież kurwa jesteś jego siostrą. Jakbym się kurwa nie zorientowała. Kto jak nie ja wie najlepiej, jaki z mojego brata dupek? W głównej mierze wygnano mnie przez ciebie. Przyznaj to i skończ pieprzyć. Opuściłaś mnie. Nigdy ci tego nie wybaczę. Daj kurwa spokój. Porzuciłaś mnie. I to dla jakiegoś faceta. Dla pieprzonego faceta. Chciałam wyrównać z tobą rachunki. Ale jak widzę, dostatecznie dużo wycierpiałaś. Spójrz tylko na siebie. Zostawiłaś mnie. Po prostu mi cię żal. Dla faceta. Jax, nic tu po nas. Chodźmy. O, obyło się bez rozlewu krwi, o dziwo. No dobra. Misja wykonana. Dobra, tutaj nic więcej nie ma chyba. Okej. Okay. Dobra, wróćmy się do bastionu. Kurczę, kiedy my te zadania dla towarzyszy zrobimy? Ja się, kurczę, zaczynam obawiać, że tych zadań się nie da po prostu zrobić i one będą cały czas z nami aż do ukończenia gry. Ale trochę, kurde. Z kim tu jeszcze możemy pogadać? Z Drabem. Wreszcie go znalazłem. Dobra, jest. Czarny szakal jest w Ignadonie. Kto? Ostatni pustynny diabeł. Ostatni, dobra. Przebywa w Ignadonie. Wiem dokładnie gdzie. Skąd ksywka Czarny Szakal? Bo to największy i najgroźniejszy skurwiel w naszym gangu. Daj znać, kiedy się przygotujesz, to pójdziemy się z nim spotkać. Ja mam, że troszkę po macoszemu te zadania dla towarzyszy na początku gry potraktowałem. Dobra, pośpieszmy się. I dopiero czas te zadania poboczne zaczęliśmy robić. To wygląda na dobre miejsce na spotkanie. Od kilku odcinków dopiero, za czasów więc. Diabłów mieliśmy dosłownie takie samo. Chwila, a może to serio nasza miejscówka? Dobra, idźmy tam. Kurwa. Gdzie ja jestem? Trening mentalny. Jakby mało mi było wrażeń. Martwi mnie, że jeśli nie wykonam swoich ćwiczeń z dronem, finał będzie nieprzyjemny. No to czeka. Musimy. By to chuj, oczom nie wierzę. Jak znalazłeś nasze miejsce spotkań, Drabie? Ciebie też miło widzieć, Ted. Skoro się zjawiłeś, to witamy w ekipie! Co tu się dzieje? I po cholerę Baxter mnie do ciebie posłał, skoro świetnie orientujesz się w sprawie. Mam lepsze pytanie. Jakim cudem tu trafiłeś? To żadna tajemnica, Ted. Poza tym chyba już się tu umawialiśmy. Daj spokój, nie ściemniaj. Kto mnie sprzedał? Kto chlapnął, że tu przebywam? Uważasz mnie za idiotę? W życiu ci nie powiem. Nie wbiję nikomu gwoździa do trumny. Dobra, sam se grabisz. A teraz przejdźmy do interesów. Czy książę kazał mi coś dostarczyć? Jakbyś się nie domyślał. Życzył sobie, bym przekazał ci hasło. Ciele jest gotowe na rzeź. Proszę, już się słyszałeś. Nic tu po mnie. Zawsze byłeś lojalnym dupkiem, co nie, Drabie? Jako grzeczny chłoptaś dobrowolnie przylazłeś na swoją egzekucję. Dlaczego? Bo książę ci tak polecił. O czym ty pieprzysz, Ted? Oj, rola cielęcia przypadła tobie, Drabie. No i zgodnie z tym, co wykoncypował sobie książę, zaszlachtują cię dawni kumple.
Serio? O to chodziło? To tajemnica tego hasełka? Rozszarpiecie mnie na strzępy? To chyba jakieś jaja! Nawet nie zgadniesz, jakie fuchy odrzuciłeś i ile kryształków przeszło ci koło nosa, cymbale. Zawsze byłeś z nas wszystkich najsilniejszy. I nie mówię tu tylko o pustynnych diabłach. Prawdopodobnie każdy banita na Magalanie szanował cię za umiejętności. Bez problemu odebrałbyś księciu władzę. Baxter zawsze o tym wiedział, jak i o twojej przesadnej wierności. Wręcz dozgonnej. Najwyraźniej jednak cholernie się ciebie bał i nie zamierzał dać się obalić. Ale dlaczego? Nie zrobiłem nic, przez co mógłbym mnie podejrzewać o brak lojalności. Czy to ważne? Baxter się starzeje, a czasy są coraz cięższe. Jednak ty, drabie, jesteś silniejszy niż kiedykolwiek. I tego właśnie lęka się książę. Dlatego... Kiedy dostałeś pierwszy cynk? Poszedzi cielęcia? Baxter wpadł na ten plan lata temu. Dłuższą chwilę wszystko grało, a nie myślał go wykorzystać. Teraz jednak... A co tobie z tego skapnie, padalcu? Co ci obiecał Baxter? Wystarczy, drabie. Wściekaj się do woli, ale przecież sam wielokrotnie powtarzałeś, że wykonasz każdy rozkaz księcia, choćby się waliło i paliło. Pamiętasz? Dosyć tych bredni. Pora położyć temu kres. W rzeczy samej nadeszła pora. Chodź do rzeźni, cielaku. Będzie. Mam cię! Ajajajaj. Ej, chłopaki wytrzymałe. Będzie ciężka walka. Ale patrz, ja mam te zołże tutaj. Kurde, bela. Oh shit. Panera. Zołża, nie przeszkadzaj. Ona mi tu kurde stoi pod mieczem. Dobra, jednego nie ma typa. Ej, po co to... Ściągaj! Dobra, ładujemy. Kurde, pieczone. Może z, albo z bazuki, może nie będziemy tutaj taktować, ale z tego gościa pociągniemy. Cztery razy i chłop będzie martwy. A łuk, jak działa? O kurwa, dobre obrażenia. Dobra. No skurwa mać! Wiedzieli o tym przez tyle lat? Co za zdradzieckie kurwy. Tak, oczywiście. Powinienem był to przewidzieć. No cóż, teraz to już nieważne. To kto służy ci za źródło? Odpuścisz sobie wreszcie? Nie dysponujesz żadnym źródłem. Po prostu dobrze zgaduję. Chyba nie jesteś taki głupi. Na jakiego wyglądam? Może. Trudno powiedzieć. Co w takim razie poczniesz? Sam mi powiedz. Czas to wszystko przemyśleć. Baxter się mnie boi. Wie, że potrafię walczyć. I woli nie dopuścić, żebym wyzwał go na pojedynek o tytuł księcia. Kompletne bzdury. Trzeba się go pozbyć. Co za pojebana akcja. Kutas posądza mnie o jakieś zapędy. Dobra, jebać to. Dość narzekania. Prędzej czy później będę musiał to wyjaśnić z Baxterem. Przynajmniej wykonałeś zadanie. Tak. W końcu. Które miało się skończyć moją śmiercią. To chuja z tym. Chcesz, bym poszedł z tobą do Baxtera? Rób co uważasz. Zwolniono mnie ze wszystkich obowiązków. Czyli przestałem być twoją niańką. Nie wisisz mi żadnej przysługi. Po co się tam chasz?
bo staliśmy się kumplami, towarzyszami broni. Spójrz, jak daleko zaszliśmy. Nie zostawię cię z tym samego. Za dobrze cię znam, Dubku, aby nabrać się na to pierdolenie. Przyznaj, czułeś pismo nosem od samego początku. Nie ukrywam, coś mi tam świtało. Dobra, na razie odłóżmy to na bok i zajmijmy się ważnymi sprawami. Trochę roboty ci jeszcze zostało, no nie? Jakby co, możesz na mnie liczyć. A jeśli zamierzasz się wybrać ze mną do księcia, to lepiej się przygotuj. Czeka nas rozpierdol stulecia. O, nowa misja, koniec gierek. Książę Ateris ma już dość, Draba, a Drab chce wszystko wyjaśnić, lepiej zanim pójdę. Dobra, wiecie co, chyba zrobimy sobie to zadanie, ja wiem. Albo może zostawę na następny odcinek. Zrobimy sobie teraz zadanie główne. Tak, żeśmy wykonali tutaj główne zadanko. No patrzcie, tutaj wszystko przeszukane mam. Dobra. Dziennik i robimy rozproszeni zwiadowcy. Frakcja berserków jest duża i byłoby dobrym potencjalnym... byłby dobrym potencjalnym partnerem dla szóstej siły. Tjalk, naczelnik berserków, ma wpływ na rozproszone oddziały szpiegujące działania niebianidów. Jak najlepiej ich zabić? Jak dokładnie się zachowują? Jeśli ta współpraca ma wypalić, muszę przekonać Tjalga, by przeniósł swoich żołnierzy do bastionu. Na granicy Tawaru działają dwa oddziały berserków. Jeden z nich obozuje w pobliżu wschodniego Wszechserca w Tawarze, drugi zaś na zachodzie od budynków z kopułami znajdującymi się na północ od Tawaru i wypatruje intruzów. Muszę ich przekonać, by walczyli ramię w ramię z szóstą siłą. Dobra, zróbmy to zadanie. Teraz. Okej, tu jest jeden oddział, tu jest drugi. Myślę, że nie będzie problemu z tym zadaniem raczej. Kurde, znowu te stwory się tu pojawiły, dopiero ich zatukłem. Jeszcze trucha tu leża, widzicie? A potwory się nam odnowiły. Się w ogóle zastanawiam, czy jest jakiś limit tego poziomu. Czekajcie, ktoś rzucił granatem, ale to chyba... Drab! Kurde, draniu, nie rzucę granatami we mnie. A, ja chciałem uderzyć silnym atakiem. Z tego nie wyszło. Nienawidzę ich. Przyprawiają mnie o ciarki. O kurde, a ten się skąd pojawił tutaj? Aha, bo jest... Dobra.
Ładuj drap, ładuj jego. Ile fabryka dała? Aha, przyczajony raptorit. Czekajcie, bo to jest zadanie związane chyba z tymi berserkami tutaj. O, Jax, jak dobrze, że tu jesteś. Przyda nam się twoja pomoc. Zostaliśmy otoczeni. Te stwory są wszędzie. Bez ciebie nie wyjdziemy z tego żywi. Misja w potrzasku, dobra. Tu już byłem. Dobra, trzeba te potwory zatłuc, tak? I wszystko się do jednego sprowadza, kurde. Trochę słabiutko to ma. Wyciągnij to broń, kurde. Cały czas tą broń chowam. Zamiast namierzyć cel. Każda misja główna od drugiego, trzeciego aktu sprowadza się do, kurcze, likwidacji niebianidów. Jaka ta gra jest słaba pod tym względem, ja pierdziu. Zawiodłem się trochę. Tu nic nie ma. A tu już byłem. Tu już byłem. I tak. Uczymy te potwory w kółko Macieju. Ale może w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy już czwarty rozdział. Czwarty akt. Jeszcze dwie sztuki zostały. Dobrze, przynajmniej gra zaznacza, wiecie? Aha, bo to nie jest ten. To jest szperasz tylko, dobra. A tu jest główny cel.
Bo to jest jedno z tych pobocznych zadań, tak? Aha. Tylko czekajcie, bo... Czemu mi to zadanie się skasowało? Jakim cudem udało im się was osaczyć? Zazwyczaj widzieliśmy ich z daleka, ale tym razem... To najeźdźcy nowego rodzaju, bardzo zabójczy. Tak czy siak, już po nich. Dokładnie. I to dzięki tobie. Słuchaj, musisz mi pomóc. Należy zniszczyć niebian, którzy nas atakują. No, no. W końcu zasmakowałeś w akcji. Niektórzy z nas myśleli, że zamierzasz spędzić resztę życia z dala od innych. To gdzie odbędzie się walka? W bastionie w Karakis. Świetnie. W końcu ktoś, kto chce położyć temu kres. Dołączymy do was bez dwóch zdań. Ruszamy natychmiast. Z wami u boku z pewnością zwyciężymy. No dobra, jedna... Grupa do nas dołączyła. Teraz musimy do drugiej dołączyć. Prawdopodobnie będziemy robić to samo, co przed chwilą. O, słabiutko. Czekajcie, bo to jest troll, ale to nie jest leśny troll. Odszukaj górskiego trola, nie leśnego, ale dobra. Chyba. Jeszcze sobie to sprawdzę, ale to był chyba... Górski troll, nie leśny. No nic. Co robisz w tym regionie? Przybyłeś nam pomóc? Potrzebuję wsparcia w bastionie w Karakis. Tworzymy tam potężny oddział do walki z niebianami. Zdradzisz mi, z kim jeszcze? Jest z nami naczelnik Tialk i wielu innych. Chcemy zaatakować niebian w ich bazie i przepędzić z tej planety. Tialk, powiada. Niezły sojusznik. Teraz niestety mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Ważniejsze? Najeźdźcy wysyłają swe stworzenia przez nasze granice w okolicy Przybrzeżnej Przełęczy. Bez wątpienia czyhają na wszechserce. Dopóki nie uda się powstrzymać fali niebianidów napływającej przez Przybrzeżną Przełęcz, nigdzie się nie wybierzemy. A gdybym oczyścił tę przełęcz? Wtedy sytuacja byłaby inna. Połóż kres ofensywie tych stworów, a zastanowimy się, czy poprzemy ciebie i Tialga. Do tego czasu zostaniemy na swoim posterunku. Obrona drogi wiodącej do Wszechserca to dla nas priorytet. Marsz przez na Przybrzeżną Przełęcz. Kurczę, jakie te zadania są słabe, ja cię pierdziu. Kurde, zanim się zamachnie. I oczywiście misja finalna, będziemy walczyć z hordą niebianidów, kurde. Jaki to jest słabe. Kurde, zanim się goś zamachnie, to już obrywam trzy razy. Ja cię sunę. To co jest grane? Ach.
Raz ataki są takie wolne jak cholera, raz szybkie. Jakiś mocny, silny atak. Słuchajcie, bo tak tutaj na górze jeszcze jest jakiś latający. O matko, tych tutaj niebianinów nasrało. A to obrażenia są słabiutkie. Ładuj draw. No cóż. Aż on sobie trafił fest. Silny atak całkiem sporo obrażenia zadaje. Jest gotowa. Jednak te silne ataki są super. Atakować przeciwnika jak właśnie leży na ziemi, nic nie robi. Przybrzeżna przełęcz jest wolna. Niebianidy zostały powstrzymane. To świetne wieści. W takim razie nic tu po nas. Przypomnij, gdzie macie sztab? W bastionie w Karakis. Możecie zatem na nas liczyć. Będziemy walczyć z wami.
No, tylu wojowników powinno obronić bastion. Zobaczmy, co Dawkins ma do powiedzenia na ten temat. Czekajcie, bo żeśmy właśnie zrobili zadanko. Wiecie co, jedna rzecz. Górskiego trolla co prawda nie wiem, gdzie spotkamy, więc sobie wbiłem tutaj 5 punktów. Już niech stracę. Teraz weźmiemy sobie umiejętności i zaznacz nauczyciela na mapie. O, tutaj jest, dobra, hala. Wrócimy i nauczymy się tych dwóch zdolności. A przy okazji to będziemy achievement. No proszę, Paladyn! Szybko awansowałeś. Znam ludzi, którzy latami próbowali osiągnąć tę rangę i wciąż im się nie udało. Jak będziesz wolny, zajrzyj do mnie. Dobra, weźmy ten pancerz. I weźmy tutaj tą obronę jeszcze, pełną. Okej, tu jeszcze mamy... Aha, nie zdobędziemy achievementu, bo jeszcze tu mamy szósty zmysł i ten, o kurde. Ale ewentualnie tu też można by było... tego się nauczyć. A tutaj jest Astrid. A, tutaj jest ten, dobra. Sporo tych nauczycieli tutaj jest. Pisze, wyświetla wrogów na twoim radarze, ale gdzie jest ten nasz radar? Właśnie, nasze statystyki ulegają poprawie. Dobra, odblokowano osiągnięcie nie do złamania. Dobra. Powiem wam, że będziemy chyba teraz samemu grać. Zobaczymy, jak te nasze statystyki się sprawdzają. Pododra ma jeszcze dla nas zadanie, ale tak, to zadanie sobie oczywiście zrobimy chyba w następnym odcinku. Budowa, inteligencja, siła. Punkt umiejętności. Punkt atrybutów. Punkt umiejętności sobie oczywiście weźmiemy. Ile mamy siłę? 90, obrażenia walce wręcz 16. Się przyda. No, nieźle. Dobrze. To się przyda. No i mamy obrażenie w walce wręcz 17, siła 95. Dobra, mamy 33 punkty i 3 LP. Więc będziemy mogli kolejne umiejętności tutaj nabyć. Między innymi o kieszonkowiec. 3 punkty, to mógłbym sobie jeszcze tutaj rzemiosło wbić na trzeci poziom. Kolejny pucharek by nam wpadł, ale na razie to zostawmy. Pogadajmy z Dawkinsem. Nie, z Adamem, przepraszam. Nasi nowi sprzymierzeńcy są już w bastionie i czekają na rozkazy. Nasi nowi sprzymierzeńcy są już w bastionie i czekają na rozkazy. Myślisz, że warto na nich polegać? O tym przekonamy się, kiedy już wyruszymy na Mararkor. Oby to była dobra decyzja. A mimo wszystko poczytuj to sobie za nie lada wyczyn. Dałeś doskonałe świadectwo znamienitego dowództwa. Jak przebiegają badania? Udało mi się wnikliwie oszacować dane, jakie przekazał mi kurator Kopark. Teraz już wiem, jak możemy ocalić życie tobie oraz innym zakażonym. No, odkrycia. Nareszcie.
Byłem pewien, że zdołasz dokonać cudu. Powinniśmy wykorzystać technologię niebian. Ich najlepiej wyposażone laboratorium leży na wschód od Karakis. Musisz cofnąć się do Gammary. W tamtejszej komórce badawczej znajdziesz transformator, który pomoże ci zatrzymać fizyczny rozpad. Według wyników mojej analizy są nawet szanse na to, że wyzdrowiejesz całkowicie. Dobrze. Co mam zrobić, żeby to się udało? Proszę. Przeniosłem dane na twój adiutor. Posłuż się nim, by ustawić transformator. Pozwól maszynie wykonać stosowne obliczenia i dostarcz mi wyniki. Kiedy je od ciebie otrzymam, będę mógł cię wyleczyć w swojej pracowni. Brzmi obiecująco. Wybiorę się tam, gdy tylko zdołam. Życzę szczęścia. Przyda ci się. Dobra, to zadanie na razie zostawiamy. Odkryłem, jak dezaktywować formatory. Świetnie. Unieszkodliw je zatem, zanim będzie za późno. Wszystkie? Rozmawiałem z tamtejszą sztuczną inteligencją, Kassandrą. Aha, niech no zgadnę. Szuka mnie. Dokładnie. To całkowicie logiczne. Swego czasu byłem najbardziej rozwiniętą istotą na tej planecie. Dobrze, że nie wie o naszym drobnym przedsięwzięciu w Bastionie. No, pewnie już wykryła naszą aktywność w tym miejscu, ale nie sklasyfikowała jej jeszcze jako zagrożenie. W innym przypadku już byśmy nie żyli. Zdaniem Kassandry jestem drugą ludzką anomalią na Magalanie. W takim razie zdobyła informacje o twojej przeszłości i o tym, co nas łączyło. Na jej miejscu też wolałbym na ciebie uważać. Dobrze. No dobrze. To fantastyczne. Stoimy u progu przełomowego odkrycia. Dobra, wiecie, zadanie będziemy robić już. Które mam tutaj odkrycia. Gdzie to mi gra każe iść? Aha, czekajcie, bo ja mam tutaj wróć. Jak to skasować? A, jest, usuń. I tutaj mamy to. O ku... Ej, co się dzieje? Tutaj jest, dobra, wejście do Gammary. Konwerter. Nie wiem, czemu mi tutaj się, kurwa, to pojawia. Patrzcie. Nawet tam dalej się już nie da. No nic. Albo wiecie co, pójdziemy? Nauczę się tej zdolności kieszonkowiec. To nas... Taki chłopaczek uczy. Wróć. Dokładnie tutaj, Zak. Pójdźmy do niego, nauczę się tych zdolności, zdobędę kolejny achievement. Mam 3 punkty dostępne. Będziemy mogli okradać NPC-ów. O kurde, zręczność 85. O kurde. Czekajcie, zręczność 85. Dobra, odblokowano osiągnięcie samowystarczalne. Teraz będziemy mogli podchodzić do tyłu i kraść, tak? Ale to co? Prosto, widzę cię. Nie teraz. I po co się tak zakradasz? Dobra, czekajcie, znajdźmy jakiś cel taki, który jest odosobniony, ale tutaj będzie ciężko. Chyba. Bolą cię plecy? Ciężko będzie znaleźć jakąś pojedynczą osobę tutaj. A tutaj mam jakiegoś... NPC-a chyba.
Napiszmy grę. O, kurde. Ja cię pierdziu. Ej, dobre, to patrzcie, możemy się kurwa wzbogacić dzięki temu. Mam. Mam. Dobre, dobre. Martwisz się, że cię zła... Cholera. Nie ujdzie ci to na sucho. No widzicie. Trzeba uważać, więc dużo będzie wczytywania i ładowania. No dobra, znaczy powiem wam, mi tam nie brakuje na razie gotówki, więc tak radzież jest o tyle niedobrze, że jak mnie złapią, to muszę wczytywać grę. No i to takie jest, wiecie. Ale sporo kryształków, kurde, można tutaj nachapać, kurde. Nie spodziewałem się, o kurczę. Patrz ile mamy tych broni, 4 sztuki, 11. Tych blasterów możemy sprzedać. To czekajcie, ja to sprzedam, po co będę to trzymał? Gdzie tu znajdę jakiegoś handlarza? Już jakaś skrzynia jest do otwarcia. Dobra, tutaj mamy skrzynię zaznaczoną, tylko nie wiem, czy ja tutaj już czasem nie byłem. Więcej tak nie rób. I ta skrzynia jest de facto gdzieś na dole. Jest tutaj, dobra. O kurde, piąteczka i czwórka. O kurde, ale mi się... Gotowe. Trafiło. Dobra, wiecie co, będziemy kończyć ten odcinek. Usuńmy sobie tutaj tą skrzynię. Można by jeszcze tutaj zrobić to zadanie. A czekajcie, co to się tak... Towarzysze, o, i koniec gierek. Wiecie co, to zadanie sobie zrobimy chyba w następnym odcinku. Powalczymy z Baxterem. O kurde, tu coś jest do zebrania. Pytanie tylko, jak tam wejść. To też jest w sumie fajne, że jak nas ktoś zauważy i zaczniemy walczyć, to później możemy się odkuć, zapłacić haracz. Dobra, w następnym odcinku będziemy chyba walczyć z Baxterem. Poczekajcie, bo tu jeszcze kupę rzeczy jest do zebrania. Nawet zamek tu jest do otwarcia. Oj, czekajcie, źle. Tu. Dobra. Łatwizna. O kurde. Pałka rzeźnika. O, budowa. Plus jeden i mały kamień. Super. Nie, siadaj, kurde. Wróć. Ja tutaj zabrać tylko tą miskę żarcia. Wynocha, natychmiast! Będą mnie atakować? Dobra, muszę wczytać grę, bo mnie zauważył gość.
O kurde. A pusto jest. Nie zauważyłem. Dobra, marteczki, to tyle. Kończymy. Dzięki za uwagę, to wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, cześć.